Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Przeczytam Dekalog Boży, czyli 10 Bożych przykazań, które Bóg ogłosił Izraelowi na górze Synaj, a tym samym całemu światu, według Biblii księdza Jakuba Wójka. I mówił Pan wszystkie te słowa. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie przykazanie. Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie, w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan Bóg Twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i szczegą przykazań moich. Trzecie przykazanie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno, bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana Boga swego nadaremno. Czwarte przykazanie. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 6 dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty Twoje, ale dnia siódmego sabat Pana Boga Twego jest, nie będziesz wykonywał wej żadnej roboty, Ty i syn Twój i córka Twoja, sługa Twój i służebnica Twoja, bydle Twoje i gość, który jest między bramami Twymi. Przez 6 dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego, i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. Piąte przykazanie. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Szóste przykazanie. Nie będziesz zabijał. Siódme przykazanie. Nie będziesz cudzołożył. Ósme przykazanie. Nie będziesz kradzieży czynił. Dziewiąte przykazanie. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu Twemu. Dziesiąte przykazanie. Nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen. Dziękuję.